Tym razem nie pokazuję wam jesieni, bo patrzcie, jesień to już praktycznie na ziemi leży. Ale chciałam, żebyście posłuchali ptaszków. Dzień dobry, moi kochani ludzie. Witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie w sobotni poranek. Witajcie, moje kochane dzieciaczki, robaczki. Co prawda bez słonka, ale ten cudny śpiew rekompensuje braki promyków słonecznych. Ależ śpiew. My idziemy z baryłeczką na poranny spacerek. Troszkę rano popadało, a teraz przestało, więc wiecie, może to się później słoneczko pokaże. No ale słuchajcie tego. Aż wrze. Idziesz? Idę, mamusiu. Cześć ludzie, witajcie. My idziemy na spacerek. A ja już mówiłam ludziom, że idziemy się przejść troszeczkę. Dzisiaj mam wolny dzień. Na live wam mówiłam. Dziś nas czeka Halloweenowa imprezka. Oczywiście nagramy później, pokażemy wam się, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, bo to tak trochę na wariata szykować się będziemy. No ale coś tam zawsze wyjdzie z tego przebierania. Ojejkuś, jak te ptaszynki świergolą. Ach, one tu siedzą na topoli na samej górze. Poczekajcie, przybliżę. Czy wy coś tam widzicie? Chyba kiepsko. Ojejku, ojejku, co Baryłko, ty jeszcze bez patyczka? Szukam, mamusiu. Patrzę, czy nie ma koteczka, bo podejrzewam, że koteczek tutaj mieszka. Ostatnio go widziałam, że tu wyskakiwał. No dobra, może z drugiej strony domu siedzi. No cudne te ptaki. Znaczy cudne, no piękny poranek. Ojejkuś, tu jeszcze wam pokażę, jakie kolorki. Cześć, ale mnie przestraszyłeś, wiecie co, z płotu zeskoczył, jak jakaś pantera. Dzień dobry, śliczny. Kurczę, że ja nie wiem, jak ty masz na imię, ale już myślę, że wiem, gdzie ty mieszkasz. Czekajcie, to jest tu pod drzewem. On zeskoczył z tego płotu. Muszę pamiętać, chyba z drugiej strony tego domu on też urzęduje na śmietniku. Na koszu od śmieci siada. Także myślę, że on tutaj mieszka. Zapamiętajmy te drzwi. Naprzeciwko placu zabaw dla dzieci. Dzień dobry, śliczny. Dzień dobry, maniunki. Chudziunki, ale jaki kochaniunki. Cześć, do następnego. Tylko nie chodź za nami. Chodź, Baryłeczko, idziemy. Fajnie się po tych liściach chodzi. Trochę padało wcześniej, ale to wiecie, w kratkę tak pada, słonko pada. Jak to jesienią. Tak, on zdecydowanie musi tutaj mieszkać. Widziałeś go? Kogo? No jak to kogo? Naszego nowego znajomego. No chyba jeszcze nie widziałem. A ja go już widzę, moi kochani ludzie. Tak jak myślałam, jest z drugiej strony domu. Siedzi na śmietniku. I tak myślę, że on chyba tutaj mieszka, bo zawsze na tym śmietniku siedzi, jak go nie widzę z drugiej strony. Cześć! Cześć, kochany! Dzień dobry! Moniuńki!
Witaj. Już na szczęście nie chodzi za nami. Cześć, cześć. Może zejdzie kawałeczek, przejdzie, ale wiecie, no nie idzie jakoś tak. Zostaje. Aha, widzicie, to wtedy tak za pierwszym razem się za nami zapuścił. Dynki gotowe, dynki. Ja to swoją dynię ugotuję, a mam już drugą kupioną, jedna pokrojona. Dzisiaj będę gotowała, taką mam ochotę na zupkę. Idziesz mi takie dekoracje. Jakieś pajęczyny na krzakach. Mało jest w sumie dekoracji. W Stanach to szaleją, a przynajmniej u nas w miasteczku nie ma tych dekoracji zbyt wielu. I co by tradycji stało się zadość? Dzień dobry, moi kochani ludzie. Witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie. Stuk, puk, kubeczkiem. Idziemy do naszego słoneczka. Poczekajcie. O, dzień dobry, nasze słoneczko. O, jaka kawiczka dobra. Cześć, kochane. Piękności pitulowe. Jak miło, że zakwitłoś. Zakwitłoś? Jak miło, że nam tu słoneczko zakwitło. Idziemy do drugiego słoneczka. Cześć. Cześć. Ogólnie jest bardzo, ale to bardzo ciepło. W ogóle przed chwilą świeciło słonko, dlatego mówię, idę się z wami przywitać w pitulowie. A tak się przebija, pokazują się chmurki, słoneczko, wiecie, na przemian. Pitulowo jesienne, jak widać, tak się prezentuje. Nie pytajcie o rowery, po prostu, no, dobra. Tutaj sytuacja wygląda tak. Diastia już skończyła kwitnienie, za to San Vitalia, proszę bardzo, pięknie, na psa urok nam się tutaj rozwija. Pytacie się, co z tymi papirusami? Nie wiem. Nie wiem, po prostu już zmarniały. A ja je poobcinam i zostawię. Wiecie co, ja mam jeszcze następne rozsadki porobione. Mówiłam wam, że ciągle rozdaję. Mokro jest, bo padało. Już mi ktoś pisał, żebym go podwiązała, a ja ciągle nie mam na nic czasu. No ale dobra, kochani moi ludzie, tak to się prezentuje. Trzy słoneczka zakwitły, na resztę to chyba nie ma szans, chociaż, wiecie co? A ja myślę, że ten jeszcze też zakwitnie. Ciebie to muszę podwiązać faktycznie, bo się męczysz, ale zobaczcie, tutaj nam się jeszcze jedno słoneczko szykuje. Dobrze jest. I nagieteczki zakwitły, ale już dobra, nie będziemy tam wchodzić, bo jest mokro. Obudziłeś się, Baryłko? Byliśmy na spacerku i on przysnął. Cześć, kochany. On się nie bardzo dzisiaj czuje. Ja też jestem zmęczona, bo w nockę mieliśmy taką niezaciekawą. Znowu Barek miał problemy. No i wiecie, w związku z tym jestem niewyspana. Dobra, kochani ludzie, idę na kawiczkę. A jeszcze wam pokażę, mam Maniunię, bo akurat wyszła. Też się obudziłaś, kochanie? Bakuleńko! Jeszcze śpi. A tutaj wam pokażę kwiatuszki. Tu już część doniczek naszykowana na kwiatki. Zobaczcie, tutaj jeszcze Diastia kwitnie. I całkiem dobrze się trzyma. Tu jeszcze biden jeden zakwitł. Bidon, ja zawsze mówię, że bidon. Tu czerwona Diastia. No takie te kwiatuszki już zaczynają marnieć, ale u nas przymrozków to jeszcze nie było. Kurczę, wiecie co, jak jest ciepło. Mam bluzę i chyba się rozbiorę, bo normalnie się gotuję. Jest taki jakiś ciepły front przyszedł, a dzisiaj psia była na grzybkach i mówię, że tylko parę kozaczków znalazła. Mówi, że się kończą chyba grzybki. Moi drodzy, tak, dobrze widzicie, była próba makijażu. Przecież wiecie, trzeba się szykować niebawem. Sprawdzałam, jak najlepiej nałożyć ten biały podkład. Tutaj próbowałam paluchem. Tutaj mam białą tą farbę na primerze, na takim też podkładzie. No dobra, zobaczymy. Tu nakładałam gąbeczką i chyba najlepiej, tylko będę musiała dwie warstwy nałożyć. A tu próbowałam czym zrobić
No makijaż, wiecie, jakim produktem, żeby mi to nie spłynęło za szybko przynajmniej. Tak, no jeszcze się wykąpię przed generalnym malowaniem, wiadomo, no najgorzej to będzie z Janem, no ale dobra, damy radę, co? Mówię wam, jak stara, tak głupia, pierwszy raz w życiu coś takiego robię, ale kurczę, no dlaczego nie pobawić się? Trochę się, wiecie, zrelaksować, bo takie te dni jakieś są ostatnio, nic się nie dzieje takiego. No, to do następnego łączenia. Zobaczymy, co tam się wydarzy. Patrzę, że, znaczy, co wymyślimy. Patrzę, że pięknie cyklamenki rozkwitają. No, zobaczcie. Fajnie, że je kupiłam. No. Troszkę jeszcze radości. O, i tutaj zobaczcie, jak pięknie rozkwitły. Nie pokazywałam wam jeszcze. I tutaj rozkwitają. No fajnie. Zawsze troszkę więcej radości. Świeża upieczona dynia. Kochani moi, będzie zupka dyniowa. Troszkę mi się tutaj przypiekła, taki cudowny piekarnik, ale nieważne, będzie dobra. Wiecie co, zwykle robiłam dynię w parowarze, ale jak się przypiecze, to jest chyba, jak się do piekarnika wrzuca, to chyba jest lepsza. Tu już następna dynka czeka. Uwielbiam, sporo mi z tego wyjdzie. No, ale ja mogę jeść tę zupę cały tydzień. Nie wiem, czy Jan będzie jadł, bo on tak raczej ma długie zęby na te dynie. Uwielbiam. Oczywiście będzie z imbirem. Już się nie mogę doczekać. Całuteńki rok nie jadłam, ale w tym roku mam plan, że przygotuję sobie tej dyni troszeczkę więcej, pozamrażam może coś w słoiki i po prostu będę podjadała, bo tak lubię. Pyszna, pyszna. Ja ją oczywiście robię na ostro, z pestkami dyni. No zobaczymy, co tam mi dzisiaj wyjdzie. No i obowiązkowo mleko kokosowe dodaję. Obudziłeś się? Przyszłam do pokoju, to spał tak ciężko, tak wiecie, mocno, nie tyle ciężko. Taki wtulony w kocyk. Lepiej się czujesz, myszko? Co, kochane moje? O, moja ziabko. No już lepiej troszkę odespałem, bo taka nocka była. Ale jak mnie podrapiesz, to się będę jeszcze lepiej czuł. Bakunia widziałam, chodziła. Była przed chwilą w ogródeczku, ale zaraz zobaczymy, co Boczuś robi. Co? Moja myszko kochana. Ciu, żabko. Ojejku, budzisz się? No tak pomalutku. Mogłabyś mi jakieś kapucinko zrobić. Łapiska, kochane moje. Ciu, moje żabki. Ale zaspany pies. Odsypia nockę, no to trudno się dziwić. O, cześć. Cześć, kochany. A ty jak? Zaspany też, mój nuchalu, wąchalu, nosalu. Kochany, ale się z ciebie ludzie śmiali, że się w łóżeczku nie mieścisz. A to kotki tak lubią te nasze, te swoje łóżeczka, które im kupiłam. Bakunia to się mieści idealnie, Boczek nie za bardzo, ale oba lubią spać w nich. No ale to jest ukochane miejsce Boczusia. Ty kochany. Takie jakieś dzisiaj zwierzaki zaspane. Ale wiecie, kotki to zawsze, czy ładnie, czy brzydko, czy pada, czy słonko, one zawsze zaspane. Drapać, kotka? Znacie już tę pozycję, oznacza tylko jedno, mamuniu, drap, drap, bo mi smutno. Boczek to płacze, bo bakunia to przychodzi, się przytula, a Boczek to jest gadułka, ale baka też gada, też. Tam nasze słoneczko pitulowe, słonecznik. Troszkę wieje, ale wiecie co, jest bardzo, bardzo ciepło. W ogóle ogrzewania nie włączamy.
No jeszcze takie ostatnie pewnie ciepłe dni. No i ojajku, jak kotkowi dobrze. No. Odejdę, to będzie płacz. Przesmażam cebulkę na oleju kokosowym. Tutaj mam już przygotowaną dynię blendowaną. Teraz dodam do tego czosnek. Tak. O, już się zapachy robią, moi drodzy. Cebulka już się zaczyna rumienić. Teraz wycisnę do tego czosnek. I też przez moment podsmażę, żeby się nie zrobił gorzki. Pamiętajcie, że tylko chwilkę czosnek smażymy. Czosnek już przesmażyliśmy. Teraz w to wrzucam pokrojone w kostkę ziemniaczki. Przez moment też je przesmażę. Troszkę zwiększymy gaz. Na momencik chcę wyłączyć, bo wiecie, jedną ręką to mi niewygodnie. Chwilkę je tutaj przesmażę z tą cebulką i czosnkiem, we 2 minutki. Teraz do tych ziemniaków przecisnę świeży imbir i też chwilkę podsmażę. Imbir już dodany. I teraz, kochani, też dosłownie minutkę to przesmażam. I teraz dodaję przyprawy, kurkumę, paprykę ostrą, co ja tutaj jeszcze mam, curry. To wszystko dodaję. Tu jeszcze mam sporo curry, to musi się przesmażyć. Moment, żeby się nie przypaliło. Teraz wydobywamy taki cudowny aromat tych przypraw. Są też gotowe pasty, ale ja wolę tę drogę. I teraz to wszystko zaleję bulionem. Moment, się wszystko podsmażyło i teraz zalewamy bulionem. Chwilkę poddusimy i dodamy nasze pire z dyni. Czekamy jeszcze, aż się zupka zagotuje i ziemniaki zmiękną. Myślę, że to jest moment, bo wiecie, tak w kosteczkę pokrojone, to one będą za chwilę dobre. Próbowałam i już jest pyszne, a jeszcze nie dodałam dyni. Także kolejność teraz taka. Czekamy, aż zmiękną ziemniaki. Dodajemy nasz mus z dyni. A na koniec dodajemy mleczko kokosowe. Ja używam tego lidlowego, bardzo dobre. No i jeszcze zrumienie na patelni pestki z dyni, może troszkę słonecznika, to już wiecie, dodajemy co lubimy. Ja już nie miksuję ziemniaków, lubię jak w tej zupie dyniowej jest cebulka w kostkę pokrojona i ziemniaki. Lubię zupy takie, te wiecie, zmiksowane, zupy kremy, ale dyniówki całkowicie nie miksuję, sama dynia jest zmiksowana. No i potem jeszcze na wierzch na zupkę daję zawsze kleksa z mleczka kokosowego, no i zajadamy. Można dodać świeży koleander, można dodać natkę pietruszki, co tam lubicie. Można grzaneczki dodać, no to już wedle gustu. Ja dodaję uprażone pestki i zieleninkę. Cały gar wyszedł, zobaczcie, dodałam już mus z dyni, za chwilę dodam mleko kokosowe. Jan przyszedł i mówi, kurczę, pachnie w całym domu. A teraz poszedł się kąpać i za chwilę się zaczynamy szykować na imprezę, będę go malowała. Ale numery będą, jeszcze nigdy Jana nie malowałam. Zobaczymy, jak to pójdzie. I właśnie dodałam mleka kokosowego. O, tu się jeszcze rozpuszcza, bo to takie, wiecie, gęste to mleczko jest. I wiecie co? No zapach jest taki, że normalnie... O, w całym domu czuć. Dobra, niech to się jeszcze rozpuści. Dobrze. Nie wiem, może jeszcze soli troszkę trzeba będzie dodać. Na pewno nie muszę już ostrej papryki dodawać, bo jest bardzo ostre. Spróbujmy. Jak dodałam mleko kokosowe, no to już mamy ten smak. Uwielbiam. Niech to się jeszcze fajnie rozpuści
i potem na talerz jeszcze też kleksa zawsze daję, no i jakąś właśnie zieleninkę. My będziemy jeść chyba z natką pietruszki, chociaż mam chyba zamrożony koleander, zobaczymy. Nie będę już Wam dzisiaj pokazywała, bo my dzisiaj jeść tego nie będziemy, bo wiecie, że idziemy na imprezę, gdzie będzie jedzonko. Zresztą sami też zanosimy jedzonko. Jan przygotował kanapeczki z czosnkowe z ananasem, które wszyscy uwielbiają na imprezach. A zupa jest na jutro. Wiecie, ostra, delikatna, przyda się na śniadanko, nie? Po baletach. Także dobra, idziemy się, znaczy ja już też się idę szykować. Jan tam się goli, za chwilę będę go malować. Uwaga, zaczynamy prezentację. Nie było to proste, moi drodzy, ale uważam, że efekt jest bardzo ładny. Pokaż, jaką masz koszulkę. Na plecach też ma Jeniczek taki napis. No ja uważam, że efekt jest super. Jan, jak się czujesz i co uważasz? Dużo ludzi będę miało szok. Dobra, teraz ja. Ja se przyznaję, jakbych se miał obudzić rano obok tego tak do śmierci nosię pampersy. Najgorzej było, słuchajcie, zrobić to białe, bo to ciągle schodziło jak farba ze ściany. Musiałam robić po kilka warstw, ale efekt jest ekstra moim zdaniem. Co myślicie? Dajcie znać. Nasze pierwsze Halloween w życiu, moi drodzy. Chodź Jan tutaj jeszcze do mnie. Strzelimy sobie razem. Kochani moi ludzie, tak się prezentujemy. Dwa świry z Pitulowa. Serdecznie Was pozdrawiamy, bardzo, ale to bardzo dziękujemy za dzisiaj. Mam nadzieję, że stroje nasze Wam się podobają. Zrób taką groźną minę. No i bądźcie wyrozumiali. My wiemy, że jest Wszystkich Świętych, ale my żyjemy w Anglii. Idziemy się trochę wyluzować, także trzymajcie się, serdecznie Was pozdrawiamy. I dziękujemy za dzisiaj. Lecimy. Pa, pa! Pa, pa. A my tak po ulicy chodzimy. Dzienniczku. Tu zobaczcie. Kaczacha. Hej, hej, kochani. Patrzcie na to.